Z nami Patryk Liczkiewicz po wygranej walce z Arkadiuszem Małkiem na gali Tymex Boxing Night w Radomiu. Na gorąco, jak Patryk ocenić ten pojedynek? No, pojedynek był naprawdę w dobrym tempie. Bardzo doświadczony zawodnik Arek Małek, twardy. No, zadawałem więcej ciosów i wygrałem. Na wadze byłeś ciut cięższy od Małka, bodajże 2-3 kg. Tego nie za bardzo nie było widać w ringu, byliście wagowo wyrównani. Tak, po prostu ja po prostu nie miałem zbijać wagi, miałem tak wagę, to jest moja waga naturalna, no i po prostu nie zbijałem i wyszedłem po prostu do walki z taką wagą. To znaczy na początku przygotowywałem się pod Rafała Piotrowskiego, bardziej na mańkuta z trenerem, mieliśmy takie różne treningi. Potem jednak została walka odwołana z Białorusinem Abramienką. No i też zostałam 2 dni gdzieś przed walką i dowiedziałem się, że Arek Małek to bardzo dobry, twardy zawodnik, doświadczony. No i to jest duże dla mnie doświadczenie, że mogę z takim zawodnikiem przeboksować. Gala kameralna, podoba Ci się ta impreza? Tak, tak, jest fajna, miła atmosfera, przyjemny klimat. Rozmawiałeś z Krystianem Cieśnikiem, jakie są plany na najbliższe miesiące? To znaczy jest zaplanowana gala na 5 października. No i tam właśnie mam zaboksować 6-8 rund, też chyba z jakimś Białorusinem, no jeszcze nie wiem dokładnie z jakim przeciwnikiem, ale no niby mam do tego października boksować. Będzie rewanż z Ferdynandem Pilcem? Nie wiem, naprawdę, chciałbym tego rewanżu, ale to już nie ode mnie zależy.